końcu możemy odetchnąć z ulgą, awansowaliście do półfinału Polskiej Hokej Ligi. Tak, no ta seria była strasznie ciężka dla nas. Chyba mało kto by się spodziewał, że ta seria będzie taka długa, ale naprawdę nie można tego odbierać Gdańszczanom, bo zagrali super hokej. No, graliśmy każdy mecz, dobrze, może nie licząc tego pierwszego, graliśmy 6 wyrównanych meczów, gdzie losy spotkania ważyły się na jedną bramkę, więc naprawdę to była jedna z cięższych serii, jaką w ogóle wydaje mi się, że rozegrałem, więc naprawdę szacunek dla chłopaków Gdańska. Bardzo się cieszę, że zagraliśmy charakternie, może ta troszeczkę taktycznie coś średnio graliśmy, troszeczkę w głowie, może jeszcze nie były gotowe na ten playoff, ale charakterem pokazaliśmy, że potrafimy wygrać, no i dwa razy przegrywając serię 1-2 i 2-3 odwróciliśmy losy spotkania w Gdańsku, no i w końcu wchodzimy do półfinału. No właśnie, GKS Tychy w ćwierćfinałowej serii dawno się tak nie męczył, ale niespodzianek w tych ćwierćfinałach było wiele, bo nie tylko wy się tak męczyliście. Tak, no wydaje mi się, że może ten system rozgrywek zmieniony troszeczkę sprzyja większej ilości niespodzianek, mecze jeden za jednym. Nie ma takiego handicapu ta drużyna wyższa, bo nie gra tych więcej spotkań u siebie na początku. Nie, ciężko jest zdobyć te troszeczkę ten margines błędu. Jak się gra jeden za jeden, to te mecze są dosyć wyrównane. No i to cieszy, że wygraliśmy, bardzo się cieszę i już wymazujemy to z głowy, to co było, i teraz musimy się już szykować na półfinał. W półfinale czeka już na was Podhalenowy Targ. Powiedz, jak ty widzisz tego rywala? Dosyć często się spotkaliśmy z nimi w playoffach, dosyć często w półfinale, no ale to jest już zupełnie inna drużyna niż była rok temu, dwa lata temu i tak dalej. No, pokazali nam w Pucharze Polski, że potrafią nam zepsuć nasze ambicje i nasze cele, więc na pewno musimy podejść z dużym dystansem. Wydaje mi się, że Gdańszczanie nam pokazali, że do każdego meczu musimy podchodzić na 100% i wydaje mi się, że to będzie cenna lekcja przed tym półfinałem.